Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Bioshock 2. Ja jestem Juno i właśnie miałam małą przygodę z mikrofonem. Nie wiem, czy to było słychać na nagraniu, czy nie. W każdym razie liczę na to, że nie. Dobra, na czym my tutaj skończyliśmy? Za strzałką mam iść najprawdopodobniej. Kurde, grałam wczoraj, a już nic nie pamiętam. To jest troszeczkę psychodeliczne. Nie wiem, gdzie to mnie w ogóle prowadzi, dziadostwo. Oj, oj, oj! Znowu ten jakże uroczy plazmid i wstręciucha, która myśli, że może nam coś zrobić. Jeszcze jeden. No, przykro mi, ale... No właśnie. Ale nie ma dla was litości. A dla mnie zastrzyku Ewy niestety nie ma. Tą cholerę będziemy tak gonić prawdopodobnie. I gonić, i wypatrywać, no... Dobra, ja bym chyba chciała jeszcze sobie... Zaraz. Gdzie mam iść? Trzeba ogarnąć. Cel jest po lewej, ale może ja bym chciała sobie zwiedzić jeszcze dół. Nie sądzicie, że to dobry pomysł? Dobra, moje pomysły rzadko kiedy są dobre, ale... Same apteczki. A ze strzyków Ewy to, kurczę, nie łaska dać, co? Może i mogłabym sobie kupić, ale oho! Widzę cię! Nie. Zaraz, co ja miałam tutaj zobaczyć? Prawie wszędzie byłam tam jednym... A, dobra. Idziemy na górę. Ej, ja cię chcę. Czy wreszcie... Słodko. Nie bardzo wiem, co się dzieje dziwnego. Czemu ja tu jestem? Mogę tu nie być? To wygląda przerażająco. O, kurde. Ej, nie mogę wziąć zastrzyku. Ekspert automatów 2. Mam jeden gdzieś? Chyba nie, prawda? Ej, zaraz, zaraz. Ja chcę zastrzyk. Ej, zastrzyk chcę, bo użyłam... Nie wiem, co użyłam. Nie wiem, co zrobiłam. Cudownie. Przeniosło mnie cholera wie gdzie. Na moment się zamknęłam, żeby jej wysłuchać, ale patrzę, że oprócz bajek tutaj nie ma dla mnie nic ciekawego. Zastrzyków jak nie było, tak nie ma. A może jednak jest? To lubię. O, jeszcze jeden. Świetnie. Tylko, że tak jakby jeszcze jeden to mi nie jest zbyt potrzebny, no ale... Darowanemu koniowi nie zagląda się w zębiska, prawda? Prawda. No i nas ten... cholera... zwodniczy plazmid wyprowadził nie wiadomo gdzie. Ale w sumie mógł być... mogło tam być coś fajnego, więc dobrze, że za tym ganiałam.
czy tu coś jest, coś wartego uwagi? Tak jakoś niespecjalnie chyba, prawda? O! Jestem bardzo spostrzegawcza, nie ma co. Teraz. Uciekaj. No, my sobie wejdziemy do biura ochrony, tylko najpierw zapis. Bo dlaczegoż by nie, prawdaż? Przeraża mnie to, co tutaj widzę wszystko. Each new tyrant ventured here in search of conquest Delta. Fontaine, Ryan, and now you. But every aspiring Caesar must learn to fear the knives of his fellows. Ask yourself, what does Sinclair stand to gain in guiding you here? Ta, najpierw to my sobie zrobimy zakupy, bo pewne rzeczy mogą się na pewno nam przydać. No może akurat nie to, ale dobra. Teraz. Aha. To już pamiętam, jak z tym stoimy. Na górze były zwłoki, z których mogłam jeszcze kasę wyciągnąć, prawda? Ja wiem, że kręcę się strasznie, ale. A pierdziele, to idziemy za strzałką. I tak będzie jeszcze dużo zwłok po drodze. Jak miło wreszcie usłyszeć tutaj te słowa. Cudownie. Hello again. I must assume by now that you're willing to help end my life. In exchange, I have prepared a friendly security escort for you. Now, there's a switch in here which will allow you access to the real laboratories where what's left of me awaits you. Please, use it. Mhm, fajnie, fajnie. Tu mamy możliwość ulepszenia broni, z czego oczywiście skorzystamy. Tylko co by tutaj. Potężne pole elektryczne. To mi się podoba. Tylko czy. Nie wiem, nie wiem sama, co by tutaj. Niechaj będzie tak. Pierwsza myśl zawsze jest najlepsza. Chyba. Dobra, ruszamy do laboratorium, ale to może z innym. Jezu, słyszę tutaj kogoś. Ła, słyszę i nie widzę, słyszę i nie widzę. Zaraz czwóreczka, czwóreczka. Spierdzielaj! Jezu. Wredoty, same wredoty. No, ktoś chętny na spotkanie z moją strzelbą? Wow! Spokojnie, spokojnie. Ktoś tu jest jeszcze, prawda? Zaraz, już niedługo. Dawać, co tam masz? Oj, 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 jeszcze pan jakiś wściekły bardzo. Ach, może niech. Bo te pszczoły troszeczkę wykończą. A masz. No i sobie poleciały za kimś. O, nawet za dwoma ktosiami. Milutko. Au! Co to ma być? Miny jakieś? Kurde, granaty. Dlaczego ja ich nie używam? Nie wiem. Bo brak mi jakiegoś, kurczę, logicznego myślenia. I tego, co mogłabym użyć, jakiejś szybkiej, sprawnej reakcji. No, ale za takie rzeczy trzeba płacić i tyle. Ja już nawet nie wiem, skąd ja wylazłam, no ale.
Czy ja chcę coś kupić? Nie, w zasadzie to chyba nie. Idziemy grzecznie. Trochę mu dym z dupy leci, ale nie możemy narzekać. O, strzałeczka nas chyba ładnie po schodach w dodatku prowadzi. Buciki. A my bucików to jakoś specjalnie nie chcemy, prawda? Dobra, to weźmiemy sobie apteczkę, żeby z pełnym życiem iść elegancko. No. Nie wiem, czy nam ta kasa jeszcze się jakoś przyda za bardzo, ale dobra. Mam nadzieję, że problemu ze znalezieniem wejścia nie będzie. Ups, jesteśmy pod wodą. Tak, drzwi się wreszcie mogą otworzyć. I znowu mamy wspaniałe widoki. Cieszy mnie to niezwykle. Boże, jak ja kocham ten bajoszokowy świat po prostu. On jest taki piękny, że chciałabym tam normalnie tak na moment się znaleźć i sobie samej tam, tak wiecie, popływać. Postrzelać co nieco. Chociaż byłabym w tym raczej nie najlepsza. I nie możemy zapomnieć, że w tym pięknym miejscu może kryć się Adam. Który jest tutaj w postaci takich, no, także pięknych robaczków, powiedzmy sobie. As I recall from my time doing business with the owners, that Oxyfill station out there is just a front for a kind of hidden passage leading down below. If Lam's hiding Eleanor from you, that's where she'll be. Myślałam, że to Adam. Dobra. Niestety włazimy do kolejnej śluzy. Tak, umożliwimy sobie otworzenie drzwi. No, już? Ojej, jak ciemno. W tej ciemności prawie nic nie widać. Nic nie widać, ale to, co trzeba, to zawsze dostrzegam, prawda? Jezu, jakie ciemności mroczne. I'm afraid the lights in here sting my eyes terribly now. Until you arrive to deal with me. Dzięki. They will remain off. Please locate the breakers and flip them, and then return here to restore power. Aha. Okej, świetnie, po prostu cudownie. Jak zwykle sami pozostawieni w takim miejscu okrutnym. I tak coś czuję, że zaraz zdechnę marnie. O Boże, jakieś schody w dół. Nie wiadomo co jeszcze, jakieś wstrętne, paskudne rzeczy i dzienniczek. Sophia believes the perfect human altruist is just a formula, waiting on us to solve for X. Intelligence and consciousness are not the same, she argued. Awareness of self naturally becomes obsession with it. So, if we could suppress my sense of self, but imbue me with the cognitive capacity to serve the common welfare, we could thereby generate the first utopian. And then, Sophia said, at long last, utopia would follow. Dobra, tutaj, żebym się nie zgubiła przypadkiem, kolejny dziennik. Dr. Alexander has agreed to accept both measures of the new utopian project. He will become a kind of genetic chimera, host to all the minds of Rapture, accessing their talents and memories via the Adam we have gathered. And deriving in part from Project WYK, I have developed a new set of behavioral constraints. Dr. Alexander will live to promote the common good. His love and loyalty shall be spread evenly across the entire human race. For me, that is discipline at great personal cost. For him, at last, it will be instinct. Dobra, aktywujemy sobie
pierwszy z dwóch. A gdzie ja drugi w tych ciemnościach znajdę, to już będzie. O Boże. Ja się tutaj plączę, miotam. Tam gdzieś mnie nie było jeszcze. Dobrze, idę. Mogę tam zeskoczyć w ogóle? A gdzieś tu powinny być jakieś prysznice? Nie wiem, o co chodzi, więc nie wiem. O, dobra, schody prowadzące na dół. To się nie otwiera. I jak to wygląda na mapce? Aha, dobra. Czyli tutaj i tak nie mogę wejść. Świetnie, tu jakieś ładne rzeczy. Także nieprzeznaczone dla mnie, dlatego że mam wszystko, co mi do szczęścia jest potrzebne. Jak to wygląda na miejscu? Coś takiego, w porządku. Momencik. To trzeba jakoś naprawdę rozsądnie rozegrać. Tam? Spróbujemy. O, jest drugi. Okej. Czyli tyle przeszukiwania bezsensownego kompletnie. No i prawdopodobnie ja już tu nawet byłam. Tylko, że no, z moją spostrzegawczością nie zauważyłam bezpiecznika. No, teraz na górę do zasilania. Tak, wszystko jest w miarę logiczne, rozsądne. No, tylko, że nie dla mnie. Sophia and I knew that to create the first true utopian would come at a high cost, my friend. We needed someone to be host to all that Adam, Rapture's finest minds. A willing subject, that is to say, myself. Dobrze wiedzieć. Wow! Stało się światło. Whatever you may have seen inside the tank, that was indeed me. I fear the fate of Eleanor Lam will be less physical, but no less grotesque. This tank for deep sea life is the ideal way to dispose of me. But first, you must retrieve enough adam-infused plant life to lure me out. The slugs feed on the stuff, and it's all I seem to want now. I have left a sample here, so you know what to look for. Aha, w porządku, bardzo fajnie. Zapiszemy sobie. Bo czeka nas, no, naprawdę, coś skomplikowanego. I see you out there, Delta. You want to be top man? You want to sit in the big chair? Well, come and take it. Ja pierdzielę. Nie spodziewałam się tego, przyznam szczerze. Chociaż może powinnam była to pamiętać. Jak zwykle nie tą amunicję, co trzeba używam. Boże, 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 dlaczego? No, masz świdrem. Nie, proszę, nie strzelaj we mnie. Nie strzelaj, nie! Mam świder, mam świder. Spokojnie. Well, listen, son, those override keys you've been hunting are genetically encoded. And to get to Eleanor, you're gonna need one from Alex the Great in there. First things first, we gotta pin him down. Find those plants he mentioned and lure him back out. Dobra, to jest jak najbardziej do zrobienia. Proszę panów o jakąś szybką śmierć. No właśnie, dziękuję. Słyszę chyba wstrętną kamerkę. Dobra, to ją sobie... Nie, nie chciałam tego. Chciałam użyć... Nie! Nie ma. Nie ma straszenia mnie. Nit pułapka. No nie wiem, czy mi one się aż tak bardzo przydadzą, no ale... Co my tu mamy? W ogóle to pełno tutaj zastrzyków Ewy i tak w sumie... Aż mi tak, nie wiem, dziwnie, że je w zasadzie zupełnie pomijam.
Otworzyło nam się bez problemu. Widzę kolejną cudną roślinkę. Dobrze, że ta strzałka nas prowadzi od jednego miejsca do drugiego, bo pewnie bym się tu zgubiła strasznie. Znaczy, zgubiłabym się strasznie. Zgubienie się jest już straszne samo w sobie. Co? Nie, nie, nie. No, dawaj. Chodź, skarbie. Cokolwiek chcesz zrobić, mnie nie pokonasz. Nie tutaj. O Boże. Proszę umrzeć. Nic nie widzę. Tylko czerwony celownik, ale to dobrze. Auć! Ktoś chciał mi coś zrobić bardzo złego. I właśnie za to zapłacił. No tak to jest, jak się zadziera nie z tą osobą, z którą trzeba po prostu. Poor things. What a life. Marching around, playing daddy, until some splicer manages to kill off their sister. And then, if the coma doesn't take them, they turn maniac. Nothing left to do but scream. No offense intended, son. We better get you to Eleanor, on the double. Pana nie widziałam tu wcześniej. Your body begins to tear itself apart. The compulsion to find Eleanor will drive you to madness or coma. You have no claim on her. Your design was among Rapture's greatest sins. And yet, you persist. Why? O, on jest dziewczynką. No to skoro jest dziewczynką, no to niestety nie ma dla niego litości. Ja pierdzielę. Gdzie jest jakaś sensowna broń? O, koleś! Ja ci nie chcę nic zrobić. I rzucił wieżyczkę. Świetnie, świetnie, świetnie. Ja cię chcę tylko zniszczyć. Au! No i pięknie, stoją w ogniu. Wow, mamy naszego małego skarba. Okej. Okay. Kasy nam dużo zostawił, więc w sumie, A możemy sobie to rozwalić, najpierw biorąc apteczkę, o właśnie. No to co, rozstawimy zaraz parę pułapek, nit pułapka, gdzie on jest? I... Zbierzemy sobie szybciutko jeszcze Adama troszeczkę. Mam nadzieję, że nie będzie z tym większego problemu. Zbieramy szybko, szybko. O, może lepiej zapisać. O Boże, powinnam w ogóle kończyć odcinek, ale... O Boże, spadać mi, spadać, spadać, spadać natychmiast. Au? No pewnie. Nie ten przycisk. Świdrem, świdrem go, świdrem. Zbieraj sobie, dziewczynko, zbieraj. O. Już widzę, jak umierają. Lubię patrzeć, jak giną. Naprawdę, to moje nowe hobby. O, ktoś tutaj chyba się wkurzył. Gdzie? Ej, nie uciekaj ode mnie! Gdzie oni wszyscy się podzieli, co? A masz, bum! Ty, zgiń! A, jeszcze tutaj. Ten to jakiś taki konkretniejszy z tego, co widzę. Też nie na długo. Do dziewczynki! A masz, a masz, a masz. Nie, dobra, jej nic nie grozi z tego, co widzą.
I dobrze, cieszy mnie to bardzo. No, weźmiemy sobie zastrzyczek. Gdzie? Gdzie te cholery są? Ja nawet nie widzę ich wszystkich. Ni tym pułapką się bawić nie będziemy. O, zaraz. Jak to no? Oh yes! Au! Dobra. Już? No moja droga, mogłabyś się bardziej pośpieszyć, wiesz? O, dziękuję. Dobra, to tym uroczym akcentem zakończymy odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobał. A na razie, cześć wszystkim!